Cześć, z tej strony Filip Krawiec. Dzisiaj pokażę Wam, jak w FL Studio zrobiłem coś w stylu Melodic House, Melodic Techno. Zapraszam. Pod nasz projekt znalazłem bardzo fajny wokal. Klasycznie wokół tego wokalu zbudujemy cały nasz numer. Tempo to 132 bpm, wiem, że to troszeczkę za szybko, natomiast taki mam mood dzisiaj, żeby ten kawałek był bardziej energetyczny i taki sobie zrobimy. Pod wokal znalazłem pierwszy i jedyny ambient w naszym intro. Potnę go sobie teraz, tak aby cały czas grał nam równo jedną partię. I zbudujemy sobie teraz Riz Bass, który razem z wokalem i ambientem będzie tworzył nam nasze intro. Serum znalazłem taki Riz Bass. I spróbujemy sobie znaleźć jakąś fajną linię basową pod nasze intro. Także odpalam nagrywanie i włączam sobie metronom. Nagrałem sobie nasz riz i przedłużyłem jednak tą ostatnią partię, żeby grała cały czas prosto. Kopiuję sobie już naszą partię na drugą część intro, klonuję znowu nasz wokal. Na drugiej części intro klonuję sobie nasz riz bass i pozmieniałem MIDI, żeby grało inaczej przed naszym dropem. To ostatnie zejście szczególnie robi mega fajną atmosferę. Padł mi do głowy pomysł, żeby dodać tu taki plug, który będzie grał razem z naszym risem i wokalem. W Serum znalazłem taki plug. Klikam record i szukam sobie jakiejś fajnej melodii dla tego plaka. Nagrałem tego plaka i zrobiłem go jak najprościej, czyli żeby powtarzał się cały czas praktycznie tak samo. W Serum dodałem jeszcze do niego delay. Od razu sobie tworzę automatyzację Noba Filter. Poruszam nim i na górze klikam naszego Noba prawym i Create Automation Clip. Dzięki temu ten filtr jest na początku lekko zamknięty i potem go otwieram. Ten plug zaprezentujemy sobie w drugiej części naszego intro, także przenoszę go na prawo. Poszperałem sobie trochę w moich samplach i pododawałem parę efektów na nasze intro, żeby je ożywić, żeby zbudować atmosferę i napięcie przed naszym dropem. Pierwszy to kinowy impact. Proste upliftery i downliftery. Reverse synth, na który dodałem reverb. Na drugą część naszego intra dodałem taki bardzo długi downlifter, dziwny downlifter. Pod nim coś typu Clash FX. I pomyślałem, że z naszym dropem nie wejdziemy od razu przy końcu naszego intro, tylko zostawimy pustą przestrzeń, zbudujemy delikatne napięcie i dopiero uderzymy z dropem. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Żeby zbudować tą taką dziurę przed dropem, użyłem jeszcze parę fixów i jak widzicie, jak kończy się nasze intro, nie wchodzimy od razu z dropem, z perkusją, z basem, tylko zostawiamy 4 bary pustej przestrzeni i zapełniam je dziwnymi fixami, które sobie znalazłem w mojej bibliotece i dopiero wtedy uderzymy z dropem. Stworzymy coś typu pauzy takiej festiwalowej. Żeby jeszcze ciekawiej skończyć nasze intro, znalazłem w Serum taki preset. Stworzyłem sobie MIDI tych dwóch klawiszy. Wrzucam je przed końcem naszego intro i przed naszą dziurą przed dropem. Wrzuciłem sobie ten nasz pad synth na mixer i wrzuciłem na niego Shaper Boxa 3. Teraz pokażę Wam fajny zabieg, jak można zrobić taki fajny efekt z filtrem. Wybieramy sobie w Shaper Boxie opcję filter. Z presetów tych fal na dole wybieramy sobie ramp down. Brzmi to teraz tak. Klikam sobie na napis one bar.
Wybieram herce. Zobaczcie, co się dzieje teraz. I tu wsuwakiem zmieniamy sobie po prostu naszą falę. Zrobię sobie teraz z tego automatyzację, czyli bawię się chwilę tym suwakiem i na górze po prawej klikam w nasz knob, prawym i Create Automation Clip. I teraz ustawimy sobie tak, żeby to fajnie zamykało nasze intro. Bardzo prosty i szybki zabieg i bardzo fajny efekt. Tak zamyka nam się aktualnie nasze intro. Przechodzimy już sobie do naszego dropa. Przed uderzeniem perkusji postanowiłem dodać stab, który podkręci nam energię naszego dropa. W serum znalazłem taki dźwięk. Włożyłem sobie takie MIDI, bardzo popularny pattern teraz w Melody House czy w techno. Dodałem na niego reverb, wyciąłem mu dół i podbiłem lekko środek. I przechodzimy do perkusji. Zaczynamy klasycznie od stopki. Hat, Fruity Slicer i pierwszy shaker. Następnie drugi shaker. Też wrzuciłem go do Fruity Slicera. O wiele wygodniej mi jest wrzucać na przykład gotowe shakery do Fruity Slicera. Mogę sobie go tam fajnie pociąć i wtedy na przykład jeżeli ma jakieś niepożądane przeze mnie dźwięki, albo na przykład nie chcę, żeby uderzały tylko pierwsze uderzenia w tym loopie, to sobie je po prostu wycinam w slicerze. Uważam, że zajmuje to o wiele mniej czasu niż cięcie tego na playliście, ale to już po prostu moje przyzwyczajenia, także każdy ma jakieś tam swoje. Ride. To ważne dla mnie w tym samplu, użyłem opcji crossfade, żeby ten sample się od razu zamykał po zakończeniu. Zobaczcie, jak gra bez. Zostawia za sobą ogon, który ja nie potrzebuję teraz w naszej perkusji. Potrzebuję, żeby on się kończył równiutko, także włączam delikatnie opcję crossfade i wtedy ten sample kończy nam się równo z klockiem ułożonym w pianrolu. Można to też zrobić tutaj w zakładce volume, ustawiając nasz envelope. Jeżeli chcielibyśmy być bardziej precyzyjni, to jak najbardziej polecam tutaj to zrobić. Natomiast tu potrzebujemy dosłownie mały zabieg, więc ta opcja crossfade mi w tym pomaga. Robię to o wiele, wiele szybciej. Snare, który użyjemy sobie w drugiej części dropa i prosty crash. Aranżuję sobie już naszą perkę, tak jak chcę, żeby grała nam później i w drugim dropie. Wyłączam na razie nasz snare. Że wrócę sobie jeszcze do partii, drugiej partii naszego intro. Skopiuję naszą perkę tylko bez stopy na nasze intro, na naszą drugą część intro. Stworzyłem sobie na mikserze grupę naszej całej perkusji. Dodałem na to filtr, który nam cichutko będzie prezentował naszą perkę już w drugiej części intro. Zobaczcie. Posłuchajmy sobie też, jak brzmi nasz drop z naszą perkusją. I przechodzimy do basu. Bas będzie bardzo prosty. Tyczka serum i jakiś najprostszy, ciepły bas, który zagramy w offbicie. Nawet nie będę tego grał, tylko w pianorolu po prostu sobie ułożę to MIDI. Kopiuję sobie już nasz bas na cały drop. Żeby dodać naszej sekcji basowej jeszcze więcej energii, dodam pod nasz główny bas bass synth. W serum znalazłem taki preset. Ustawiam MIDI w tej samej tonacji, co gra nasz bas, żeby grał długo. Jak widzicie, kończył się po dwóch barach. Teraz to brzmi jak kaszalot, natomiast dodam do tego parę efektów, które nam stworzą bardzo fajny, atmosferyczny bass synth. Pierwszy to filtr, żeby uciąć dołu. Następnie wtyczka halftime, która obniży nam o jedną oktawę ten nasz bass synth. OTT, żeby troszeczkę skompresować ten dźwięk. I reverb, który zrobi całą robotę właśnie w tym dźwięku naszym, zobaczcie. Zostawia za sobą bardzo fajny ogon. To jest to, co nam najbardziej potrzeba w tym dźwięku. I na koniec wycinam znów dół i dodaję pompkę, żeby ściszał się na uderzenie stopy.
Pomyślałem, żeby w przejściach między partiami w dropie dodać jeszcze fajny efekt na reverbie. Może jakiś synth, może jakiś lead. Znalazłem sobie taki sample. Dodałem na niego mocny reverb i wyciąłem dół i podbiłem troszeczkę środek. Wciskam C, wycinam sobie kawałek, w którym chciałbym, żeby ten lead się zaprezentował. Wciskam S i szukam sobie jakiejś fajnej frazy. Robię sobie jeszcze fejdy. Wybrałem sobie taki. I przechodzę sobie teraz z powrotem do naszego wokalu. Nie chcę powtarzać wokalu na naszym dropie, żeby znów grał tak jak na intro, także znów pobawimy się w cięcie i zrobimy sobie jakiś fajny chop z naszego głównego wokalu. Kopiuję sobie nasz wokal na uderzenie dropa. I pobawimy się w jakieś cięcie tego wokalu. Pierwsze co mi przyszło do głowy to po prostu powtórzyć tę partię. Także wycinam sobie ten kawałek. Kopiuję. Robię sobie jeszcze jakieś ciekawe tweaki przy końca. Zaznaczam te pocięte rzeczy i klikam Ctrl-G. Dzięki czemu wszystkie te moje cięcia mam już w jednym pliku WAV. Dodaję na to reverb. Słyszymy, że trochę nam ten wokal klika, natomiast pomijam to, bo na sam koniec damy kickstarta, który będzie nam to pompował. Wrzucam też equalizer i kompresor. I tak jak mówiłem, na sam koniec kickstart, żeby nam nie dość pompował z naszym kickiem, to jeszcze, żeby zniknęły te artefakty. W międzyczasie na nasz kanał Master wrzuciłem wtyczkę FX Hype, która nam podbije energię na końcu intro. Kopiuję sobie nasz wokal na drugą partię dropa i tworzę automatyzację na drugą część dropa, żeby nam ściszała ten wokal. Ściszała filtrem oczywiście. Naszego kicka obciąłem jeszcze dosyć drastycznie, około 185 Hz. Skopiowałem sobie parę efektów z sekcji intro na drugą część, na nasz drop, na przejścia między partiami dropa, czyli to tak naprawdę to jest wszystko, co jest tutaj. Można by było się tu jeszcze bawić i bawić, ale chcę wam jak najprościej pokazać, jak można już jakąś bazę, jakiś fundament sobie zbudować, naprawdę bardzo małym kosztem, bo za wiele roboty tutaj nie mieliśmy. Numer jest mega prosty. Moim zdaniem to gra naprawdę spoko. Mam nadzieję, że również i wam się spodoba. Posłuchajmy więc, jak gra całość. Dzięki za wytrwanie do końca. Jeszcze raz chciałem wam podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze pod moimi filmami. To naprawdę daje mi mega, mega motywację do tworzenia kolejnych treści dla was. Dzisiaj mam też taką informację, że założyłem konto na serwisie Patronite. Dla moich wspierających będę udostępniał projekty FLP, na których pracujemy, może jakieś haczki, sampli. Będziecie mieli wgląd do miksu, do aranżu, będziecie mogli używać melodii czy sampli. Także zapraszam na mój Patronite, link w opisie. To na pewno pomoże mi mega rozwijać się mój kanał i robić jeszcze lepsze treści dla was. Zapraszam jeszcze do subskrybowania i do następnego. Cześć!